Globusia, witamy wszystkich we Vlogmasie numer 18. No dokładnie. Gdzie jedziemy? Jesteśmy w drodze do Katowic. Kacper stwierdził już definitywnie, że chce telefon. Miał już moment wątpienia i stwierdził, że nie kupuje telefonu, że poczeka, aż mu się zepsuje obecny telefon, ale ostatnio mu już szwankuje. Teraz jesteśmy sporo w drodze, zacina mu się i tutaj przekonałam go, żeby jednak kupił sobie ten telefon. Jedziemy właśnie do iDream w Libero w Katowicach. Czyli tak jak Kasper powiedział na poprzednim vlogu, do konkurencji iSpota. Do konkurencji, tak. Jedziemy. Chociaż byłem już blisko myśleć o iSpocie, ale we Wrocławiu, jak byliśmy we Wrocławiu, dzwoniłem 4 razy, ani razu nie odebrali, więc stwierdziłem, że mają mnie w dupie, ja będę miał ich. Tak, i po ostatnim vlogmasie, w którym była cała akcja z telefonem, czekaj tutaj? No. Tak. Pisało wiele z was, tak, że miałyście podobne akcje z iSpotem, także... Czyli nie jesteśmy sami, chociaż dokładnie. Tyle. To nas nie pociesza. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy pierwsi. To nas pociesza. Lecimy. Że tyle tu jest ludzi na parkingu, że chyba nie ma w ogóle wolnych światełek zielonych. Udało nam się, bo akurat ktoś wyjeżdżał, ale chyba już jest szał zakupowy świąteczny. A jest 15 w sumie. No, i jest piątek, ale nie? No może dlatego, że jest piątek, ale 15 to jeszcze nie jest tak, że chyba ludzie już kończyli. No. Dobrze, że teraz przyjechaliśmy, nie? No. Pokażę, parkujesz tu ładnie. Właśnie mamy taką brudną kamerę, że chyba niewiele widać. Powiem szczerze. Jezu, prawda, ja bym lepiej nie zaparkował. No kupujemy nowy telefon, więc... Nie wiem, gdzie wszyscy ludzie się pochowali, bo idziemy przez pasaż i prawie w ogóle nie ma ludzi w sumie, nie? Ani no, w sklepach, ani na pasażu. To masz kotu. Dotarliśmy. Ten. Na wystawie tylko, jest. Kolor mały czarny. Jezu, jak się go fajnie trzyma. Udało nam się zdobyć telefon. Pokaż, Kasper. Dziewczyny nam tutaj uwierzyły. Jest. Odpalimy go już później w domu, ale stwierdziłam, że wejdziemy jeszcze szybko do Flying Tigera, zobaczysz świąteczne rzeczy. Chodź, podjedziemy do zbitej szybki, bo mają tam super szkła. Dobra. Nie byłam w Flying Tigerze szukając bombek, a zobaczcie, ile tu jest dekoracji na choinkę. Są bardzo śmieszne, fajne. Są też takie cute, zobaczcie, jelonki, sarenki. W fajnych cenach, ładne wianki. I tutaj taki duży renifer za 30 zł, fajne. Tutaj fajny zestaw na prezenty i myślę, że wezmę sobie taki zestawik, dekoracje do prezentów. Można przyklejać je na przykład na silikon, obwiązać jakąś kokardką, fajne. Bardzo ładnie to wygląda. Jest też spory wybór, jeśli chodzi o papier do prezentów. Ten mi się bardzo spodobał, taki minimalistyczny. W tym roku podoba mi się motyw laseczek, co widać po moich paznokciach, więc wezmę też ten papier. Zobaczcie, jaka tutaj jest urocza część z takimi słoikami, talerzykami świątecznymi. Super to wygląda. Kubek z pokrywką, bałwanek, tutaj na pierniczki pudełeczka, miseczka do podawania jedzenia, taka świąteczna też mega. O, to jest piękne. Jesteśmy po zakupach, wzięłam ten papier i wzięłam te dekoracje. Stwierdziłam, że nie opłaca mi się kupować tych kubeczków i tych miseczek z Mikołajami, no bo przecież w sumie jest już dzisiaj 17 czy 18, więc ile ja z tego pokorzystam. Myślałam po prostu, że w przyszłym roku kupię sobie i od początku grudnia będę używać. Także mam to, lecimy do samochodu i Kasper chce właśnie jeszcze okleić telefon. Chcę założyć szybkę, ale chcesz też kupić kajsa? No, jedziemy do zbytej szybki. Dobra. Przejeżdżamy, słuchajcie, tutaj obok Libero, no akurat teraz nie widać, bo są reklamy, ale stoi tutaj ten jeleń i to jest taki jeleń, praktycznie według mnie identyczny, jak ten, który widziałeś tu na pierwszym vlogmasie w tym showroomie świateł. To jest chyba to. Tylko teraz się po prostu jeszcze nie świeci. Przyjechaliśmy do biura coś sobie zjeść i Kacper przyjechał uruchomić telefon. Włączyłeś go do ładowania teraz, tak? I co, ma się on naładować, dopiero możesz go uruchomić? Po prostu to można. Aha, jemy sobie i w ogóle słuchajcie, mam dzisiaj w cateringu indyjskie jedzenie. I jest to wegetariański sos z nerkowców indyjskich i do tego mam klepki nan. Także wcinam.
Jestem już w domu i pokażę wam jeszcze soczewki, które ja noszę. Pokazywałam wam już nieraz, ale były pytania, pewnie są jacyś nowi widzowie, którzy nie wiedzą. I wear Harmony i właśnie kupuję je w Vision Express. Będąc na naszym magazynie, wzięłam sobie jeszcze nowy bronzer z magazynu Flowy, z drogerii, ponieważ ten już upadł po raz chyba trzeci i tego nie przeżył. To też jest super bronzer, to jest bronzer z Ekocery, kolor Gobi. Chyba już tu nic nie widać. Bardzo dobry bronzer, piękny odcień, też jest dostępny w drogerii flowy.pl. No ale on mi, już, tak jak powiedziałam, upadł już kilka razy, no i jest już tak zniszczony, że po prostu go wyrzucam. Próbowałam go ratować, ale teraz po prostu będzie miał zastępcę. Nagrywałam też dzisiaj TikToka z testowaniem produktu Florence by Mills. To jest, powiem szczerze, marka, która na TikToku kiedyś bardzo często mi się pojawiała. Akurat spadły w moje ręce produkty tej marki. No i powiem szczerze, że jestem mega, mega niezadowolona z tego tuszu, z tej maskary. Totalnie się obsypuje przez cały dzień. Kruszyła się tutaj, że musiałam po prostu palcem przycierać, bo wyglądało, jakbym płakała, albo nie wiem, ciągle grzebała coś przy oczach, więc tusz za prawie 100. A efekt tragiczny. Wskoczyłam jeszcze na chwilę przed powrotem do domu do Biedry i słuchajcie, kupiłam prażynki zwykłe, solone. Bardzo dawno nie jadłam, ale te prażynki bardzo kojarzą mi się z dzieciństwem. Jeździłam z tatą często na rower i mieliśmy po drodze w naszej trasie rowerowej sklepik, w którym właśnie były te prażynki i bardzo często z tatą siadaliśmy na jakiś soczek, tata czasami na jakieś piwko i właśnie brał do tego te prażynki i jakoś jak zobaczyłam je w Biedrze, mówię, biorę. Planujemy dzisiaj z Kacprem obejrzeć sobie Matrixa. Niedawno w ogóle zaczęliśmy oglądać serię Matrix i spodobało nam się. Wiemy, że niedługo wychodzi kolejna nowa część, chyba jeszcze w tym roku, więc chcemy nadrobić wszystkie części, które są dostępne, żeby móc pójść do kina na najnowszą. Możecie w sumie dać znać, czy oglądałyście kiedyś Matrixa, czy może znacie już wszystkie części, jesteście na bieżąco. Jestem ciekawa, ja jakoś długo nie mogłam się skusić. Ostatnio namówił mnie Kacper i naprawdę nam się spodobało. Niezła zajawka. Właśnie się kolejny dzień w trasie. Właśnie się ogarnęłam, ubrałam nasz t-shirt Only Good Vibes od. Zawsze przed publikacją danego vlogmasa na dany dzień sprawdzam jeszcze, czy wszystko jest na pewno w porządku. Przed opublikowaniem na YouTube skontrolowałam, teraz już dałam publikację. Vlogmas jest publikowany na YouTube, a my idziemy rozpakowywać kalendarze. Kalendarz z The Body Shop, 18 mamy znowu taką malutką jak wczoraj, wczoraj była mała też 17. Dzisiaj będę prawdziwą influencerką, prawdziwą youtuberką, otwieram jedną ręką. O, mamy kulę do kąpieli, więc tutaj mamy kolejny podarunek dla Wiki, ja nie mam wanny. Cóż, w ogóle to jest piękny zapach, Pink Grapefruit, uwielbiam tą linię tych kosmetyków właśnie o tym zapachu. Lindor i w Lindorze w 18 mamy misia. Pyszny. On jest taki ala jak kinderki. W środku mamy takie mleczne nadzienie. Kalendarz Sinsay najbardziej nam obrazuje to, ile dni zostało do świąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Równy tydzień do Wigilii, do 24. Dzisiaj otwieramy 18 i mamy coś malutkiego. O Jezu, jakie piękne. Kolczyki z choineczkami. Miałam z tymi choineczkami już naszyjnik. Miałam bransoletkę, miałam wisiorek i teraz do kompletu kolczyki takie wiszące nawet. Subcio. 18 z Mixit. Mamy to. I co my tutaj dzisiaj mamy? Christmas Nuts Bake, czyli pieczone świąteczne orzeszki. Karmel, anysz i pieczony cynamon. Chyba będą dobre. Ja przy aparacie nie bardzo mogę jeść takie rzeczy, ale może rodzinka się poczęstuje na świętach. I słuchajcie, mam jeszcze od mamy tą kokardę, którą dostałam na wigilii firmowej Esse i zapomniałam o tej kokardzie. Dziś ją położyłam i czekała w torbie. A mama dała mi ją, ponieważ stwierdziła, że będzie pasowała mi do choinki i może będę miała ochotę gdzieś tam na choinkę bądź na szczyt choinki właśnie zawiązać tą kokardę. I jest to super pomysł, teraz ją odnalazłam, więc jeszcze przed świętami zdążę sobie wzbogacić choinkę właśnie takimi wstążkami. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Teraz tak w sumie jak policzyłam te okienka w kalendarzu Sinsaya, uświadomiłam sobie, że mam tydzień, a ja mam prezent jak na razie tylko dla dwóch osób z mojej rodziny. Więc w sumie grubo, trochę nie ogarnęłam. Dzisiaj w tym Tigerze kupiłam te ozdoby do pakowania prezentów, no ale ja nie mam prezentów.
Więc podejrzewam, że w następnych vlogmasach pojutrze, czyli w vlogmasie wtorkowym, pojedziemy na zakupy. Jakieś świąteczne, bo no, trochę wiocha, że nie mam jeszcze prezentów, ale no szczerze, to nie miałam czasu ich kupić. Także no, muszę się wziąć za to, żeby przez weekend pomyśleć, co dla kogo bym chciała. No i po weekendzie skoczyć do galerii i pokupować prezenty. Jak macie jakieś fajne propozycje dla najbliższych, dla siostry, dla dziadków, dla rodziców, to możecie mi w sumie podpowiadać w komentarzach, dziewczyny, jak już macie jakieś prezenty i myślicie, że to będzie idealny prezent dla danej osoby. No bo tak jak mówię, nie mam jeszcze za bardzo ani planu, ani tym bardziej prezentów fizycznie. Brakowało nam jeszcze świątecznej pościeli w tym roku i akurat dostaliśmy na prezent. Wybrałam sobie ją teraz w koszu na pranie, wyciągnęłam z opakowania, wysuszę i jutro jak wyschnie założę i będziemy mieć już totalnie w sypialni również świątecznie. Pewnie jeszcze będą pytanka o to, skąd jest pościel. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Tak jak powiedziałam, dostaliśmy na prezent, a na opakowaniu nie widziałam żadnej etykiety ani marki, także nie wiem, ale widziałam na przykład dużo fajnych pościeli w Home and You i w Homely. Także pościel się suszy, wywieszona, mnie jeszcze czeka wieczorne prasowanko, po prasowanku oglądamy Matrixa. Z wami się już żegnam, dziękuję wam za oglądanie, no i oczywiście widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Dzięki bardzo, buziak, pa!